Marcinie? Tak? Hej. Sprzęt. Jak to jest fajnie rozwinięte, Ania. Ja, tu kogoś zostawimy. Ta folia. Zostawimy tu kogoś. Co tam pójdziemy? Wiesz? Dziękujemy bardzo. No nie trzeba tak dużo. Orkiestra to jest takie... O, teraz to jest znak kasy, to bardziej to jest sygnał.
A to się... Co? Fajnie nawet, ale trochę zimno. Mogło być ciepło. No. Ja potem powiem dalej. Szczególnie zaś chcemy powitać przybyłego tutaj pana burmistrza Leonarda Piureckiego. Po raz kolejny przypadł nam zaszczyt prowadzenia tej modlitwy, bo jest to również modlitwa, to nasze tutaj spotkanie. I po raz kolejny od nas zależy to, jakie wyciągniecie wnioski z tego, co zostanie tutaj powiedziane. Mamy nadzieję, że choć w części uda nam się zasiać w waszych sercach ziarno Bożego Słowa. Wszyscy pamiętamy. Najjaśniejsza gwiazda zblednie i niepokój jak co roku wróci znów. Jeden świt
brzemieniem spraw. I los obróci twarzy nas na powitanie dnia. Zumilczenie serc regułą będzie nam. Choć tyle żal sobie znak pokoju, przekażmy sobie.
ukołysany świat. A ja modlitwę swą do Ciebie dzisiaj ślę. I cieszę się, jestem wysłuchanie w Tobie. Dzieła Twoje, kto potrafi ponad liczbę ich. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy Ci, którzy szukają Cię, Panie. Niech głoszą, którzy pragną Twej pomocy. Zakładają rodziny, pracują. Inni pomagają innym. Ale wszyscy staramy się dążyć do doskonałości. Wszyscy kiedyś dojdziemy do takiego momentu, kiedy staniemy przed Panem. I my wszyscy musimy być na to przygotowani. Ale cóż robić? Cóż robić, by kiedyś przed Panem stanąć gotowym? By kiedyś Pan przyjął nas do nieba. Ale to On sam nas prowadzi. To On sam w swojej Ewangelii wskazuje nam, co mamy czynić.
Dlatego już teraz zachęcam wam, was, czytajcie tą Ewangelię. Czytajcie Pismo Święte, bo tam mamy wskazania. Tam Bóg konkretnie do nas mówi. A w tym temacie mówi do nas, że jest drogą, prawdą i życiem. Tym życiem, które my mamy. Szanujmy je i dążmy do świętości. W innym miejscu czytamy: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A za chwilę przed nami wystąpi zespół Granum. Wszyscy już chyba wiemy, że granum to z łaciny ziarno. Ziarno, które tutaj sieją. Swoją piosenką, swoją wspólną modlitwą. I można od razu podziękować im za cały trud, za wszystko to, co dla nas, organizatorów, i dla was, tu obecnych, uczynili. Za to, że są obecni wśród nas. A obecni są zawsze. Przed nami zespół Granum. Czyja tylko miłością obdarzył nas Ojciec. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. Każdy ma w nim nadzieję. Podobnie jak on jest święty. Będzie jeszcze cieplej, kiedy zaśpiewamy sobie kolejny znany nam wszystkim utwór. Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Spróbujmy. Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe, więc wszyscy razem palmy go, za to, że trzyma nas ręką swą. Więc wszyscy razem palmy go, za to, że trzyma nas ręką swą. Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Jeszcze raz. Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną
miłosze rzeka, Boża miłosze rzeka, Boża miłość wypełnia duszę mą. Boża miłosze rzeka, Boża miłosze rzeka, Boża miłość wypełnia duszę mą. Pokój. Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą. To razem. Boża radość jak rzeka, Boża miłość jak
na świecie. Zawsze za chwilę śpiewamy, kiedy tyle ludzi bierze w tym udział. Yeah.
kartki były kiedyś białe, jak dobry biały ser. Nim nie pochylił się nad nimi pan pisarz Juliusz Wern i ruszył dookoła świata w 80 dni. Włóż jego książki pod poduszkę, niech podróż ci się śni. Więc śpi i w swoim zasypianiu dziś pobij rekord świata. Opowiesz jutro przy śniadaniu, kto w niebo z tobą zlatał. Czy był to Sindbad na dywanie, czy może Piotruś Pan? A teraz zaśnij już, kochanie. Pa, te kartki były niezmącone najmniejszym nawet wersem. Nim nie pochylił się nad nimi pan Chrystian Jan Andersen. I już dziewczynka z zapałkami ujmuje cię za serce. Wiesz, umówiłam wam spotkanie w magicznej snu kropelce. Więc śpi i w swoim zasypianiu dziś pobij rekord świata. Opowiesz jutro przy śniadaniu, kto w niebo z tobą zlatał. Czy był to Sindbad na dywanie, czy może Piotruś Pan? A teraz zaśnij już, kochanie. Pa, kartki były kiedyś głuche, jak smutny wulkan Etna. Nim nie pochylił się nad nimi z uśmiechem pan Jan Brzechwa. I nagle mu zadrżała ręka, na kartce kleks się mieni. To mądry kleks pomyślał sobie, trafi do akademii. Więc śpi i w swoim zasypianiu dziś pobij rekord świata. Opowiesz jutro przy śniadaniu, kto w niebo z tobą zlatał. Czy był to Sindbad na dywanie, czy może Piotruś Pan? A teraz zaśnij już, kochanie. Pa, a teraz zaśnij już, kochanie. Pa, zasnęło na kolanach Jezusa, zwinięte w kłębuszek swojego losu. Jeśli nie staniecie się jak dziecko, jeśli nie staniecie się jak dziecko, jeśli nie staniecie się jak dziecko, jeśli nie staniecie się jak dziecko. Ciepło,
które go przygarnęło, rozlewa się w nim. Pokojem wiecznym, jak ta chwila. Jeśli nie staniecie się jak dziecko, jeśli nie staniecie się jak dziecko, jeśli nie staniecie się jak dziecko, jeśli nie staniecie się jak dziecko. A każdą cząstkę bezradnego istnienia przenika pewność, że największym w królestwie jest właśnie ten, kto pozwolił przytulić się Jezusowi. Jeśli nie staniecie się jak dziecko, jeśli nie staniecie się jak dziecko, jeśli nie staniecie się jak dziecko, jeśli nie staniecie się jak dziecko. Jeśli nie staniecie się jak dziecko, jeśli nie staniecie się jak dziecko, jeśli nie staniecie się jak dziecko, jeśli nie staniecie się jak dziecko. Podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużą. Popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie. Kraj tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie, tęskno mi jeszcze rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie równie niewinnej. Tęskno mi, Panie. Bez tęsknoty i to bez myślenia, do tych, co mają, tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, Panie.
abyś była naszą matką i królową apostołów. O mistrzyni z wieczernika, o królowo apostołów, uczyń solą ziemi światłem tych, co słowo Boże niosą. Uczyń słowa ich jak płomień, ręce mocne znakiem krzyż. Jak płomień, ręce mocne
Hosanna, Hosanna, Hosanna memu Bogu. Imię Pana chwal, imię Pana chwal, modlitwie tej, modlitwie tej, wywyższony bądź Pan.
Posłuchaj dźwięków odchodzącego lata, gdy klucz oddaje złoty jesieni i chłodnym wiatrem liście zamiata. Las sypie drakanem, co w drzewach się mieni. Niech twarze nam płoną jak liście na zamce, razem zatańczmy bal w korowodzie i na kwitnącej trawami łące przyjrzymy się z nieba kryształowej wodzie. Niech twarze nam płoną jak liście lecące, razem zatańczmy bal w korowodzie i na kwitnącej trawami łące przyjrzyjmy się z nieba kryształowej wodzie. Gdy słońce zajdzie, obleje czerwienią błękit, co jest morzem dla obłoków. Razem we wrzosach cieszmy się jesienią, wróćmy do domu w rytmie drobnych kroków. Niech twarze nam płoną jak liście lecące, razem zatańczmy bal w korowodzie i na kwitnącej trawami łące przyjrzyjmy się z niebem w kryształowej wodzie. Niech twarze nam płoną jak liście lecące, razem zatańczmy bal w korowodzie i na kwitnącej trawami łące przyjrzyjmy się z niebem w kryształowej wodzie. Zieleni drzew się ukryje, niech będzie lasem natchnionym, niech dobrze nam się w nim żyje. Gdy słońce zajdzie wieczorem, w blasku świec usiądziemy, a gdy Vivaldi tchnie worem, spojrzenia swych udoniemy. Niech pelargonie i róże przyjaciół naszych witają, a okna domu nieduże do świata się uśmiechają. Gdy słońce zajdzie wieczorem, w blasku świec usiądziemy, a gdy Vivaldi tchnie worem, spojrzenia w swych utoniemy. Zielone sosny i buki niechaj do drzwi zastukają, gdy o wiosnę nadejściu ptaki nam zaśpiewają. Gdy słońce zajdzie wieczorem, w blasku świec usiądziemy, a gdy Vivaldi tchnie worem, w spojrzeniach swych utoniemy. W jesieni uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów rachunków telefonów. Nie trzeba długo się namyślać,
wystarczy tylko być stąd. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając ręków, kamy zielony, patrzeć jak wszystko zostaje. Chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda. Zostawić łóżko, ciebie szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. W taką podróż chcę wyruszyć, tylko czy kiedyś się otwarzy. No i włączamy nasze głosy. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje. Wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Dziękujemy. Chciały i wywiadu dane gazety. Za oknami kolejne świt i w sypialni dzieci oddechy. One lecą drogą do gwiazd przez niebieski ocean nieba. Ale przecież za jakiś czas będą mogły same zaśpiewać. Ale to już było, ale to już było i nie wróci więcej. Choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż bywa głupie serce. Ale to już było, ale to już było i chłopiec za nami. Choć papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było. Miło gdzieś za nami. Choć papiera zaczynała, to wciąż jesteśmy tacy sami. Jeszcze głośniej. Ale to już było. I nie wróci więcej. Choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było, ale to już było i chłopcy za nami. Choć papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. I koniec! Zupełnie odwrotne skutki. Dlatego zaufajmy Bogu,
i pozwólmy Mu kierować naszym życiem. A teraz jeszcze raz zaśpiewa dla nas zespół Kanaan. Prosimy na scenę. W sercu Twym
podziękować wszystkim, szczególnie tym, którzy pracowali przy tym, żeby ten festiwal mógł się odbyć i zaistnieć. I również wam publiczności, bez której to nasze spotkanie tutaj byłoby po prostu, no nie odbyłoby się. Wszystkim wam dziękuję. Brawa publiczności, dla was! Do podziękowań chcę dołączyć także odpowiedzialnych za konkretne grupy. Podziękować za kierowanie grupą Ładu, Alodi Ostroch. Podziękować Zbyszkowi Gańczorzowi i za to, że kierował grupą Czynu. I dziękuję całej grupie Słowa za to po prostu, że stworzyliśmy przekaz dla was. Dziękuję także, dużo tych podziękowań, dziękuję księdzu proboszczowi za to, że nas tutaj tak przyjął serdecznie. Moi kochani, ja dziękuję, żeście się w czasie zmieścili. To jest bardzo ważne. Ponieważ przy takich okazjach mówi się słowa wielkie i patetyczne, ja wam powiem tylko tak po chrześcijańsku. Bóg zapłać za wszelki trud, jaki tu włożyliście. Obserwowałem to od rana. I myślę, że parafia Bełk, a szczególnie młodzież, znowu was za rok zaprosi. Ponieważ to już naprawdę będzie chyba ostatnia piosenka, to bardzo proszę wszystkich, którzy siedzą na krzesłach, żeby je potem przynieśli do salki. Chłopców z Bełku bardzo proszę, żeby pomogli tutaj wszystko posprzątać. No i życzę, żeby to trwało, to przeżycie jak najdłużej przez cały rok w waszych sercach. Szczęść Boże wszystkim. A na zakończenie gaśnie dzień. Wstańmy wszyscy, chwyćmy się za ręce i wspólnie podziękujmy za ten dzień. I pamiętajcie, na każdym kroku o tym, że Chrystus zawsze nas obdarza swoją miłością. Chrystus, światło niegasnące, gaśnie dzień.
następnych.